Zanim zaczniemy kontynuować to, na czym żeśmy skończyli, czyli zagadnienie filozofii przedsokratejskiej, zagadnienie polegające na szukaniu tej pierwszej podstawowej zasady rzeczywistości, tego pryncypium całego świata, owego arche, pomocne będzie najpierw zrozumienie czegoś jakby zupełnie innej dziedziny, wydawałoby się, mianowicie tego, co jest istotą, czy powiedzmy, co jest taką ciekawą cechą cnoty w ujęciu Arystotelesa i też i Tomasza z Akwinu, cnoty moralnej zasadniczo. Mianowicie cnota jest czymś, co znajduje się po środku, co jest między dwoma skrajnymi rozwiązaniami, jednocześnie jest jednak również i szczytem. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Sam Arystoteles tak to właśnie nazywa. I w życiu moralnym oczywiście to jest coś, co nawet jeżeli nie znamy tego, jeżeli nawet żeśmy się tego nie uczyli, to możemy sobie łatwo się o tym możemy przekonać, że na przykład męstwo będzie znajdowało się pomiędzy tchórzostwem i brawurą, ale nie pomiędzy w sensie gdzieś pomiędzy, w sensie jakiegoś takiego, powiedzmy, takiego przypadkowego połączenia, jakiegoś zmieszania brawury z tchórzostwem. Każdy z nas dobrze wie i wyczuwa nawet jakoś intuicyjnie, że na tym przecież nie polega wcale męstwo, że nie jest ono jakimś środkiem polegającym na takim mechanicznym, nazwijmy to, zmieszaniu. Takim zmieszaniu bez jakiejś głębszej syntezy. Że właśnie można powiedzieć, że cnota jest taką pewnego rodzaju syntezą, że jest czymś, co jest właśnie ponad. Czymś, co jest ponad. I każda synteza myśli, która będzie potrzebna do tego, żeby ująć rzeczywistość, która jest faktycznie zawsze wieloaspektowa, i będziemy się jeszcze tym uczyli przy omawianiu zwłaszcza świętego Tomasza, a może nawet już nieco wcześniej, będziemy mówili o tym, że człowiek poznaje rzeczywistość właśnie jakby z różnych punktów widzenia, że my nie jesteśmy w stanie najczęściej pojąć rzeczywistości właśnie z jakby wielu kierunków, z wielu aspektów, z wielu punktów widzenia, że jakby wcześniejsze jest poznanie takie bardzo, bardzo szczegółowe, aspektowe i potem staramy się jakoś to uogólnić i właśnie połączyć te różne aspekty, a żeby to zrobić, musimy się jakby wznieść ponad te cząstkowe rozwiązania. I też zresztą przy okazji, to jest taka ciekawa myśl, że zmorą dzisiejszych czasów jest właśnie to, że człowiek współczesny rzadko potrafi to uczynić, że koncentruje się na jakichś cząstkowych rozwiązaniach. Zresztą te systemy filozofii właśnie nowożytnej często są takie bardzo aspektowe, bardzo szczegółowe w tym sensie, że właśnie tak jakoś aspektowo ujmują rzeczywistość. I wobec tego ojciec Gary Lagrange, który jest znany w Polsce jako przede wszystkim jako mistrz, taki przewodnik życia duchowego, autor trzech okresów życia wewnętrznego, on przy okazji, on jest też bardzo dobrym metafizykiem, bardzo dobrym filozofem, teologiem też wyśmienitym, on zauważa, że współczesne systemy filozoficzne, one mają rację co do tego, co afirmują, co przyznają, ale mylą się co do tego właśnie, co negują. Właśnie dlatego, że są zbyt szczegółowe, że ujmują rzeczywistość w sposób zbyt wąski i jakby nie są w stanie ogarnąć całej rzeczywistości. Nie jest to też taką prostą rzeczą, żeby dokonać syntezy. Bo to się tak wydaje, że to wystarczy po prostu jakoś zwracać uwagę na różne aspekty i wtedy będziemy mieli do czynienia z ujęciem całościowym. No ale właśnie wtedy mamy często do czynienia z wieloma ujęciami szczegółowymi, przy czym każde to szczegółowe ujęcie wydaje się być sprzeczne z innymi szczegółowymi ujęciami. Tak? Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której wydaje się, że doszliśmy do jakiejś sprzeczności. To też w przypadku tych pierwszych filozofów będzie bardzo widoczne. To zresztą później zostanie w naszym kolejnym odcinku właśnie za miesiąc, albo być może już dzisiaj się też tego tematu dotkniemy, to się stanie zresztą takim poważnym, istotnym przyczynkiem do takiego właściwie pierwszego kryzysu intelektualnego, który będzie się karmił właśnie takimi argumentami, że skoro filozofowie przyrody dochodzą do skrajnie odmiennych wniosków, skoro każdy z nich głosi coś innego i każdy ma oczywiście za sobą pewne argumenty i każdy uważa, że ma rację, a przecież sobie przeczą, w takim razie no coś jest nie tak. To znaczy, że w najlepszym przypadku po prostu nie da się stworzyć jakiegoś modelu rzeczywistości, nie da się rzeczywistości pojąć, zrozumieć, no albo po prostu jeszcze jakoś inaczej jest. Jeszcze jakieś inne wnioski można wyprowadzić. Oczywiście ten prawdziwy wniosek jest taki, że
rzeczywistość wymaga ujęcia bardziej syntetycznego. Ale synteza nie jest niczym prostym, tak samo jak cnota. Cnota nie jest niczym prostym, to nie jest właśnie tak, że bierzemy trochę brawury, trochę tchórzostwa i już automatycznie stajemy się ludźmi mężnymi. Musimy wznieść się ponad skrajne rozwiązania. To jest zawsze największym problemem. Jak się wznieść ponad rozwiązania? Jak doprowadzić do pewnej syntezy, do takiego przekroczenia ograniczeń tych skrajnych rozwiązań? I to w filozofii też jest bardzo, bardzo widoczne. Ta trudność jest widoczna i widoczna jest również ta szczegółowość, ta skrajność rozwiązań, które są jakoś pierwotne i wymagają właśnie dopracowania. I dokładnie z tym problemem musiał się mierzyć świat filozoficzny w V wieku przed Chrystusem. Mówiliśmy na ostatnim wykładzie o tych dwóch jakże skrajnych rozwiązaniach, bo właściwie każde z nich było inne od pozostałych, ale tutaj te dwa się tak wyróżniały swoją skrajnością wobec siebie, względem siebie, mianowicie pogląd Parmenidesa i Heraklita. Zresztą też oś, na której leżą te dwa systemy, czyli kwestia zmienności świata, to jest też tak naprawdę kluczowy problem. Nie tylko wtedy, nie tylko w starożytności, w tym V wieku, ale można powiedzieć, że to jest taki odwieczny problem, z którym się muszą mierzyć wszystkie systemy filozoficzne, który tak naprawdę stał się ten problem ruchu, bo to jest problem ruchu, ale nie rozumianego tylko jako zmiana położenia, bo w naszej mentalności ruch jest po prostu kwestią położenia, zmiany położenia w czasie. Ale ruch w sensie metafizycznym to jest każda zmiana, każda przemiana, czy to przemiana, już mówiąc takim arystotelesowskim językiem, tylko przypadłościowa, kiedy jakaś rzecz staje się po prostu, ma jakąś inną specyficzną cechę, ciągle będąc tą samą rzeczą, tak jak na przykład założymy sobie jakąś tam marynarkę, czy obetniemy włosy, ale ciągle jesteśmy tym samym człowiekiem. Czy też to są zmiany substancjalne, kiedy zachodzi zmiana, już taka bardzo zasadnicza, kiedy pewien byt przestaje istnieć i zaczyna istnieć inny byt. To już oczywiście jest ujęcie Arystotelesa, dla tych pierwszych systemów to właśnie tak nie wygląda. Więc kwestia właśnie wszelkiej zmienności, wszelkiej przemienności, opisu filozoficznego tego, czym jest właśnie ruch, co się tak naprawdę wtedy dzieje. To jest kwestia na tyle zasadnicza, że tak naprawdę pojęcia, które zostały przez Arystotelesa wypracowane dla zrozumienia ruchu, pojęcie aktu, pojęcie możności, to są pojęcia właściwie jakby będące takim filarem systemu Arystotelesa, taką duszą tego systemu. I tak samo są one, właściwie rzecz biorąc, duszą systemu świętego Tomasza z Akwinu, tylko że zostały pogłębione, zostały przeniesione na wyższy poziom, ale ciągle one są tymi zasadniczymi. To one jakby umożliwiają opis rzeczywistości na takim najbardziej podstawowym poziomie. One są rzeczywistą taką osią, taką centralną osią, wokół której wszystko się właściwie jakoś kręci, obraca. I też trzeba przyznać, że Arystoteles zupełnie, też będziemy o tym oczywiście potem mówić, bo to są rzeczy bardzo ważne, ale tutaj zostaną zaanonsowane, że dokonał w sposób genialny. Te intuicje Arystotelesa były tutaj rzeczywiście przełomowe, bo udało się po raz pierwszy dobrze uchwycić kwestię właśnie tą, kwestię przemijania czy przemiany, kwestię zmiany, kwestię ruchu. Natomiast w tych systemach, tych pierwszych filozofów, tych starożytnych, przedsokratejskich systemach oczywiście zwłaszcza problem ruchu był takim dużym no takim wyzwaniem. No i tutaj właśnie jeszcze wróćmy jeszcze na chwilę też i do tego, że pierwotna intuicja ludzi była intuicją, która powodowała, że opis świata był bardzo odmienny od tego, który my nawet na poziomie takim bardzo intuicyjnym posiadamy. To znaczy, że właśnie były bardzo mocne tendencje monistyczne czy monizujące, traktujące rzeczywistość jako jeden byt, jako nie zestaw jakichś hierarchicznie uporządkowanych bytów, które ze sobą znajdują się w relacjach, tylko właśnie jako jedną całość, jedną rzeczywistość, która ma swoje różne przejawy.
I tylko te jakby przejawy powodują, że coś jest od czegoś jakoś różne i inne. Bo oczywiście jakieś tam różnice są i nie da się ich nie zauważyć, to właśnie kwestia tego, jak się je interpretuje. Tutaj te dwa skrajne systemy, systemy Parmenidesa i Heraklita, one jak pamiętamy, są wobec tego, jeden, drugi jest monistyczny. Jeden, drugi traktuje właściwie cały świat jako jakiś byt. Tylko teraz pytanie, dokładnie w jaki sposób. Jeżeli chodzi o Parmenidesa, to, no to jest takie bardzo proste rozwiązanie, a jednocześnie wskazujące na bardzo ciekawe, powiedzmy, konsekwencje posiada. Mianowicie dla niego bardzo skoncentrował się na analizie rzeczywistości i jakby punktem jakby takim wyjściowym dla powstania tego poglądu jest pewna metoda poznawcza przyjęta przez niego. Mianowicie nie skoncentrowanie się na poznaniu zmysłowym, dla niego to była droga głupców, dla niego to była metoda, która nie daje właściwego rozwiązania. Natomiast skoncentrował się na drodze poznania intelektualnego. A poznanie intelektualne zawsze będzie nas prowadziło do tego, co jest jakoś niezmienne, co jest ogólne, co jest stałe. Nawet jeżeli doświadczamy naszymi zmysłami, którymi zawsze najpierw przecież musimy i tak poznawać rzeczywistość, doświadczamy skrajnej zmienności świata, ostatecznie umysł, skoro jest w stanie wypracować jakieś pojęcie, jeżeli jest w stanie dojść do pewnych tez, do pewnych wniosków, to znaczy, że musi po prostu operować jakimiś stałymi pojęciami. No tak jak na przykład, jeżeli chcemy mierzyć linijką jakieś przedmioty, wyznaczać ich długości, nawet jeżeli te przedmioty się szybko zmieniają, to przynajmniej nasza linijka musi mieć stałą długość, inaczej mierzenie nie ma żadnego sensu. Jakby ujęcie intelektualne zawsze domaga się pewnej stałości, nawet takiej jakby uświadomionej w pewnym momencie. A więc to jest nic innego jak zasada tożsamości. To jest nic innego jak uświadomienie sobie tego, że jest w świecie coś stałego. I teraz, jeżeli takie silne tendencje monistyczne są wyznawane, są przyjmowane jako coś takiego zupełnie oczywistego, wówczas bardzo łatwo jest dokonać bardzo istotnego utożsamienia, które potem staje się bardzo, bardzo istotne w swych konsekwencjach, mianowicie utożsamienia świata istniejącego i naszych myśli, naszego intelektu, sposobu poznawania. Sposób istnienia i sposób poznawania stają się wtedy jakoś tożsame ze sobą. Człowiek ma taką wtedy bardzo silną tendencję, żeby utożsamić świat z po prostu z własnym intelektem, z własnymi myślami. To się zresztą u Parmenidesa dokonało. On tak się rzeczywiście w sposób taki jawny się tak wypowiada, że to, co istnieje, to, co jest myślane, jest jednością. A skoro tak, to w takim razie, skoro jednak zmysłami doświadczamy wielkiej różnorodności, jakiejś przemienności świata, to jednak to jakby nie przeszkadza w traktowaniu świata jako właśnie niezmiennego, tożsamego ze sobą. Jakby na czoło wysuwa się właśnie ten pogląd, że świat jest cały czas taki sam, że byt jest bytem cały czas, że wszystkie przemiany, wszelkie zmiany są czymś pozornym, są czymś nieistotnym. W pewnym sensie nieistniejącym realnie, są tylko kwestią jakiegoś pozoru. Są czymś, co po prostu raczej nas prowadzi do błędu niż do prawdy o świecie. Tak mniej więcej wygląda pogląd Parmenidesa. On będzie potem oddziaływał dość mocno na Platona, tylko że Platon dokona pewnego osłabienia tej myśli. On sam będzie pisał o ojcobójstwie Parmenidesa. Ojcobójstwie, ale to nie dajmy się tutaj nabrać tak na samo określenie. To nie znaczy, że zostanie ten pogląd odrzucony, ono zostanie osłabiony. Ale właśnie u Platona można znaleźć nic innego jak pewną istotną konsekwencję poglądu Parmenidesa. Bo zresztą w ogóle u wszystkich właściwie filozofów przyrody, nawet u tych, którzy byli świadomi jednak pewnej realności przemian, widać będzie nic innego jak przywiązanie do tej zasady, którą odkrył Parmenides, do zasady tożsamości, do zasady, która jest faktycznie najbardziej podstawową. Tak więc odkrycie Parmenidesa stanie się czymś bardzo, bardzo istotnym. Bardzo, bardzo mocno w umysłach ludzi będzie ono potem istniało, ale z drugiej strony mamy system Heraklita, system, w którym właściwie dokładnie można powiedzieć odwrotnie do Parmenidesa. Oczywiście z jednej strony mówiliśmy o tym, że tutaj arche to jest ogniem.
pisze tutaj akurat, to jest komentarz Diogenesa dotyczący Heraklita. Ogień jest elementarnym tworzywem. Wszystko jest przemianą ognia i powstaje przez rozrzedzanie i zagęszczanie. Wszechcałość jest ograniczona i świat jest jeden. Świat powstaje z ognia i znowu w ogień się obraca i to się na przemian powtarza przez całą wieczność. Tak jest przeznaczone. Ten człon przeciwieństwa, który prowadzi do powstawania, nazywa Heraklit wojną i sporem. Ten zaś, który prowadzi do zognienia świata zgodą i pokojem. To są te dwie zasady, które kierują ruchem świata, więc wojna i właśnie pokój. Zmianę nazywa drogą w górę i w dół, dzięki niej powstaje świat. Ogień zgęszczony wilgotnieje, a zgnieciony zamienia się w wodę. Następnie zgęstniała woda przekształca się w ziemię. To jest droga w dół. Analogicznie tłumaczy także Heraklit inne zjawiska. A więc tutaj mamy do czynienia z koncentrowaniem się na ogniu jako na archę, ale jest w myśli Heraklita coś więcej niż tylko wskazanie na konkretną postać tej pierwotnej zasady. Bo Heraklit właśnie dochodzi do tego, że skoro też ogień, tą zasadę, którą przyjął, jest tak właśnie zmienny. Tak? Znaczy to jakby u niego jest skoncentrowanie się na samych zmianach. Świat się właśnie składa jakby z samych procesów zmian. To jest nic innego jak oczywiście taki prekursor wszystkich tych systemów filozoficznych, które są właśnie systemami skupionymi na zmianach. Filozofii chociażby Whiteheada, filozofii Hegla. Zresztą sam Hegel pisze, że wszystkie takie ważne intuicje znalazł właśnie u Heraklita. Heraklit pisze tak. Jednym i tym samym jest w nas żywe i umarłe, to co czuwa i to co śpi, młode i stare, ponieważ te rzeczy stają się po swej zmianie tamtymi, a tamte znów po swej zmianie stają się tymi. Więc tutaj jest, można powiedzieć, zasada sprzeczności, traktowana tak dość luźnie. Jakoś brakuje trochę tej zasady niesprzeczności. Nie dziwmy się, dlatego że o ile stałość świata powoduje, że odkrywana jest zasada tożsamości, a na jej bazie można odkryć zasadę właśnie niesprzeczności, wobec tego, jeżeli akcentuje się same zmiany, jeżeli właściwie świat jest jedną wielką zmianą, czy zespołem jakichś procesów, jakichś wzajemnie się dziejących i wpływających na siebie, wobec tego ta zasada tożsamości będzie jakoś bardzo osłabiona, tym samym też i zasada niesprzeczności. Tak? To jest tutaj bardzo widoczne. Nieśmiertelni śmiertelni, śmiertelni nieśmiertelni. Ci żyją śmiercią tamtych, tamci zmarli życiem tych. I dobro i zło są czymś jednym. Zobaczmy, jakże to jest odmienne od tego, co nawet nam zdrowy rozsądek podpowiada, czego nas nauka katolicka naucza, co jest tak bardzo mocno, jak się okazuje, potem będzie to widoczne, jak jest tak mocno podkreślone u świętego Tomasza. Różnica między dobrem i złem, między bytem i niebytem. To jest coś tak nie tylko intuicyjnego, ale coś bardzo mocno obecnego u świętego Tomasza. Coś, co jest też oczywiście w objawieniu katolickim, chrześcijańskim bardzo podkreślone, że Bóg i świat są czymś bardzo odmiennym, że dobro i zło są czymś bardzo różnym. Tutaj oczywiście następuje pewne pomieszanie. Rzeczy przeciwstawne łączą się, a z różniących się od siebie powstaje najcudniejsza harmonia. I wszystko powstaje przez walkę. A to z kolei widzimy dobrze w systemie Marksa. Wszystko powstaje przez walkę, tak? Bo to jest oparte na Heglu, a Hegel jest właśnie w swoich intuicjach oparty na Heraklicie. Walka zaś jest czymś powszechnym, a czymś sprawiedliwym niezgoda i wszystko powstaje z walki, z konieczności. Walka jest ojcem wszystkich rzeczy królem. Tak wygląda to w systemie Heraklita. Więc mamy tutaj do czynienia z jakąś przemianą, jakby można powiedzieć tak, nigdzie nie zapodmiotowaną, czy nie ma jakichś substancji, które się przemieniają, tylko jest jakby zestaw pewnych procesów, które ciągle następują ze sobą, się jakoś tak, jakoś właśnie prowadzą ciągłą jakąś walkę, ciągły jakiś spór i z tego powstaje nowa rzeczywistość. Jakby ciągle powstaje coś nowego, ale też i musi coś ginąć. Ciągle dochodzi do pewnego starcia między jakimiś elementami, jakiejś większej całości i w ten sposób powstaje zawsze coś nowego. Ale to jest jeszcze też nie wszystko, bo też często się upraszcza system Heraklita i się koncentruje tylko na tych zmianach, na tych procesach, ale jest w tym systemie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie jest jeszcze pewien logos, pewna zasada, która kieruje procesem przemiany. I to też z kolei możemy jakoś zobaczyć, czy to właśnie u Hegla, czy u Marksa,
To też jest ciekawe, że i nawet pod tym względem są oni jakoś zależni, powiedzmy, od Heraklita. Więc jest pewna zasada, pewien logos, który jest różnie rozumiany, czy to jest jakiś rozum osobowy, no tam jeszcze pojęcia osoby właściwie nie ma na tym etapie rozwoju filozoficznego. Jakaś zasada rozumna to może być, ten logos, coś, co kieruje, tak jak jakieś prawo fizyki na przykład, które kieruje jakimiś przemianami, zmianami, tym właśnie ruchem rozumianym metafizycznie. Jakaś zasada, która tym wszystkim kieruje. Więc jest tutaj coś więcej niż tylko same te procesy zmiany, ale zasadniczo jakby różnice pomiędzy Parmenidesem i Heraklitem do tego się zasadniczo sprowadzają. Do ujęcia samych zmian, do ujęcia przemian, do ujęcia ruchu właśnie. Czyli czy świat jest stały, czy wręcz przeciwnie, jest zupełnie zmienny. Ale widzimy, że jakby różnica bierze się właśnie z przyjęcia innej metody poznawczej. Jeżeli przyjmiemy metodę Parmenidesa, skoncentrowania się na poznaniu intelektualnym, odrzucenia poznania zmysłowego jako tego, który prowadzi nas do błędu, wówczas łatwo możemy dojść do jego przekonania. Jeżeli pójdziemy drogą Heraklita, który co prawda wcale nie odrzuca poznania umysłowego, ale oczywiście, ale to poznanie zmysłowe traktuje poważniej, ale na tym się też oczywiście nie kończy, traktuje poważniej i dlatego mamy do czynienia ze światem, który jest ciągłym procesem, jakiś taką areną ciągłych przemian. Teraz wobec tego, jak to połączyć? Bo z jednej strony zmysły nas jednak informują o wielu rzeczach, które z kolei są bardzo zdroworozsądkowe, zgodne z doświadczeniem życiowym. No nie możemy tego tak do końca odrzucać, ale z drugiej strony osiągnięcia Parmenidesa, odkrycie zasady tożsamości też jest czymś bardzo poważnym. Dlatego tutaj właściwie się jakby stanęła ludzkość przed tym zagadnieniem. Jak dokonać pewnego połączenia, jak dokonać tej syntezy, jak to ze sobą połączyć. I kolejne systemy filozofii przedsokratejskiej, filozofii przyrody będą próbowały jakoś połączyć. Będą próbowały stworzyć taką syntezę i połączyć Parmenidesa z Heraklitem. Tutaj właściwie trzy takie systemy możemy wyróżnić, które są próbami jakoś tam udanymi. Syntezy, oczywiście tak od razu można powiedzieć, że dokona tego tak naprawdę dopiero Arystoteles i dopiero święty Tomasz już jakby w pełni, tak? No, można powiedzieć, że już Arystoteles jest tym, który zagadnienie ruchu rzeczywiście dobrze wyjaśnił. Platona tego niestety właśnie nie ma. To jest, zresztą Arystoteles będzie pisał, że to jest właśnie największy problem właściwie Platona. Że się pomysł idei, pomysł takich wzorców rzeczywistości wcale nie wyjaśnia ruchu. Ale wróćmy jakby do naszych właśnie tych czasów, jeszcze przed Sokratesem. Więc tutaj trzy systemy powstały, mniej więcej w tym samym czasie, to jest właśnie ten V wiek, tam przełom V, IV, też przed Chrystusem w przypadku niektórych. Więc pierwszy system Empedoklesa, system, który można powiedzieć stanowi już taką ciekawą syntezę też i tych wcześniejszych systemów filozoficznych, bo on przyjmuje za tą zasadę, za tą archę wszystkie te cztery, powiedzmy te w starożytności uznawane te pierwiastki, czyli zarówno powietrze, jak i wodę, ogień i ziemię, która nie była przez filozofów uznawana, ale się gdzieś pojawiała wśród poetów, pisarzy. Więc te cztery elementy są takimi korzeniami wszech rzeczy, jak nazywa to Empedokles. I teraz jeszcze kwestia tego, no, jak tutaj ten Parmenides i Heraklit są powiązani, jak oni są tutaj powiedzmy ze sobą złączeni, jak tutaj się dokonuje ta synteza. No to jest bardzo ciekawe, bo każda rzecz jest dla Empedoklesa nie tyle bytem, tylko jest właśnie jakby przejawem tych arche, które mają, one dopiero mają ten charakter tego bytu. One są takimi powiedzmy bytami. Można powiedzieć, że cztery takie byty, skoro są te cztery niemieszające się, nie łączące się, nie przemieniające się zasady, bo tutaj już nie ma przemiany jednej w drugą, przynajmniej to nie jest jakoś podkreślone. Są cztery takie zasady, no ale z drugiej strony te zasady jakoś ich te jakieś tam w różnych proporcjach się mogą mieszać, łączyć ze sobą. I różna proporcja tych czterech elementów powoduje, że rzeczywistość jest właśnie odmienna. Że zmysłowo poznajemy, że różni się własność powiedzmy jakiegoś drzewa
od właściwości jakiegoś tam powietrza, czy wody, czy czegokolwiek takiego. Że woda w wiaderku, od samego wiaderka drewnianego się właśnie różni, że ma różne właściwości. To właśnie dlatego, powie Empedokles, że jest różna proporcja. W jednym i w drugim znajdują się w różnej proporcji, różnie są jakby zmieszane te właśnie podstawowe elementy. Te elementy są natomiast takim podstawowym budulcem rzeczywistości. No i oczywiście te dwie zasady, które przypominają bardzo to, co już nawet u Heraklita jest, czyli jest jakaś zasada jakiejś miłości i nienawiści, które stoją za ruszaniem się tego, za przemienianiem się jednego tego przejawu bytu, tego całościowego, kosmicznego w jakiś inny przejaw. Ale właśnie konkretne rzeczy nie są wcale bytami, tylko są jakimiś przejawami. I tutaj też właśnie Parmenides jest wobec tego, jego pogląd jest częściowo zachowany, jest oczywiście osłabiony jakoś, bo u Parmenidesa pamiętamy, że tam byt jest jakoś jednorodnie rozmieszczony w przestrzeni, że jest pierwsze jednego rodzaju, a po drugie jest rzeczywiście jednorodny w każdym kierunku i w każdym punkcie taki sam. Tutaj natomiast oczywiście są pewne mieszanki różniące się proporcjami, ale w ramach samych tych konkretnych arche, no to właściwie poza tym, że jakby zmienia się ich rozłożenie, jakby dystrybucja w przestrzeni, bo w pewnym miejscu powiedzmy tego arche, którym jest powietrze, jest więcej, a w innym jest mniej, to jednak w każdym jest jakby każda z nich, każdej rzeczy, tylko różnią się proporcjami. Więc do pewnego stopnia pogląd Parmenidesa jest zachowany, no i też oczywiście ta zmienność świata, której doświadczamy zmysłami, również jest dobrze opisana. Po prostu rzeczywiście rzeczy są różne, przemiany, które możemy obserwować, są opisane za pomocą tych różnych proporcji poszczególnych elementów. Tak to mniej więcej wygląda. No i jeszcze jeden ciekawy system, bardzo właściwie podobny, system Demokryta, system atomistyczny. Nam się oczywiście atomy kojarzą przede wszystkim z tymi konkretnymi cegiełkami rzeczywistości, o których wiemy, że nie są najbardziej podstawowe. To już od powiedzmy 100 lat wiemy, że tak nie jest. Natomiast tutaj atomy nie są jakimiś doświadczalnie stwierdzonymi, oczywiście, tymi cegiełkami, tylko są pewnymi jakby właśnie wydedukowanymi ze względu na spełnienie postulatów filozoficznych właśnie systemu Parmenidesa, próba połączenia Parmenidesa z Heraklitem. Więc one są hipotetyczne, tak? Znaczy one są przyjęte na drodze po prostu pewnego postulatu. Wiadomo, nie było możliwości, żeby sprawdzić doświadczalnie, to jest oczywiste, ale wobec tego te atomy są rzeczywiście niepodzielne. One rzeczywiście są prawdziwymi, niepodzielnymi, najmniejszymi składnikami, elementami rzeczywistości. Dla nas to już jest zupełnie archaiczne i w ogóle na poziomie tym najbardziej podstawowym rzeczywistość, jak nas informuje współczesna fizyka, no właśnie ma taki bardzo ezoteryczny charakter, właśnie bardziej nawet można być matematyczny niż taki materialny w takim ujęciu, które znamy z doświadczenia codziennego. O tym kiedyś tam będziemy jeszcze mówić, kiedy będziemy opisywać poglądy tych późniejszych filozofów. Natomiast jeżeli chodzi o Demokryta, jak tutaj to wyglądało, jak on sobie to wyobrażał? No więc musi ten byt parmenidejski musi jakoś jednak właśnie istnieć, musi mieć jakąś swoją tożsamość i niezmienność. I tak rzeczywiście jest. Tak rzeczywiście jest. Natomiast no właśnie nie dało się tego do końca zrobić. Żeby uchronić świat zjawisk, żeby zjawiska dało się jakoś opisać, to znowu trzeba było zignorować pomysł Parmenidesa polegający na tym, że owa ta arche, ten byt jest jakoś jednorodnie rozmieszczony. No, wiadomo, że wtedy się tego nie dało zjawisk jakoś opisać. Dlatego rzeczywistość składa się z różnych atomów. One mają swoje, czy raz, że różne kształty, więc atomy powiedzmy wody czy atomy powietrza mogą się różnić. I jakby właściwości i kształty tych atomów odpowiadają za różne właściwości materii, tych różnych zjawiskowych przedmiotów, które można obserwować. No i oczywiście one się mogą ze sobą w różny sposób łączyć, mogą być różnie rozmieszczone. No i w ten sposób można opisać świat zjawiskowy, a jednocześnie jakby w ramach samych tych atomów świat jest rzeczywiście taki sam. Bo te atomy zawsze są atomami, to nie zachodzą żadne przemiany, tak
takie powiedzmy atomowe, jakieś jądrowe, jakkolwiek to nazwać, na tym najbardziej podstawowym poziomie. Atomy zawsze są sobą, natomiast mogą się różnie, mogą być różnie rozmieszczone, czyli po prostu rzeczy są pewnymi agregatami, są pewnymi takimi połączeniami elementów podstawowych. Co do tych podstawowych elementów, świat jest rzeczywiście niezmienny, co do natomiast tych połączeń, co do natomiast tych samych agregatów, świat jest różny, tak? Zmienia się, no i na tym właśnie polegają zmiany. W ten sposób jakbyś dokonano połączenia Parmenidesa z Heraklitem. Są zmiany, ale też jest coś tożsamego i stałego, więc mamy jedno i drugie jakoś spełnione. Tak to mniej więcej wygląda. A co do samego ruchu, ciekawa rzecz, bo tutaj nie ma jakiejś zasady właśnie czy miłości, czy nienawiści. Tutaj właściwie jest wszystko pojęte tak bardzo mechanicystycznie, także ruch jest właściwością samych atomów. One jakby się ze swojej jakby własnej natury znajdują ciągle w ruchu. To jest też bardzo ciekawe, że współczesna fizyka w dużej mierze to przypomina trochę, znaczy współczesna fizyka nas naucza dość podobnie. To jest ciekawe, że nie na zasadzie pewnych jakichś hipotez filozoficznych, tylko rzeczywiście jest to znane z doświadczeń, że cząstki elementarne, czy też potem i cząsteczki jakieś takie chemiczne, jakieś tam, czy jakieś większe nawet obiekty właśnie poruszają się zawsze. Nie ma czegoś takiego, żeby były w spoczynku, no chyba że osiągniemy temperaturę zera bezwzględnego. Ale właśnie z trzeciej zasady termodynamiki wynika, że nie można za pomocą skończonej liczby przemian termodynamicznych osiągnąć temperatury zera bezwzględnej. Czyli nie można jakby doprowadzić do tego, żeby całą energię kinetyczną, która wiąże się właśnie z ruchem cząstek, nie można jej jakby odebrać tym cząstkom. One zawsze jakoś mają energię kinetyczną, a skoro tak, to zawsze się jakoś poruszają. Nie da się jakby im odebrać tego ruchu. Ruch jest czymś takim bardzo, bardzo wsobnym. To jest bardzo ciekawe, bo to było coś, co potem już w filozofii Arystotelesa czy Tomasza już nie jest tak bardzo jakby widoczne na takim najniższym poziomie, a się okazało, że jest właśnie w rzeczywistości, że zachodzi. Tak? Że ta intuicja tutaj akurat atomistów się okazała słuszna, chociaż to nie wynikało z jakichś no, takich jakby... Nie da się tego tak łatwo wywnioskować. To może bardziej kwestia jak pewnego przypadku, ale udało im się tutaj to rzeczywiście odgadnąć, że ruch jest w jakiejś mierze czymś właśnie wsobnym dla natury, że dla tych cząstek, że one się po prostu poruszają, ponieważ mają zawsze jakąś energię, zawsze po prostu takie są. No, trzeba im odebrać całą energię kinetyczną, tego się właśnie zrobić nie da. Zawsze jakoś tam się w ruchu znajdują. To jest drugi system. I jeszcze jest trzeci system Anaksagorasa, który podobnie trochę jak Empedokles traktuje rzeczywistość jako złożoną właśnie z wielu różnych rodzajów materii. On je nazywał homoiomerami, jakimiś takimi małymi, maleńkimi cząsteczkami, takimi, tak, które posiadają jakąś swoją specyfikę gatunkową, różne gatunki. Tych zasad tutaj jest jakby bardzo wiele, można powiedzieć nieskończenie wiele. Nie cztery, tylko właśnie jakoś bardzo wiele. I one po prostu tworzą pewne mieszanki. One się jakoś łączą. Tutaj właściwie tą zasadą łączącą jest jakiś wir, jakiś ruch wirowy powoduje, że jakieś wiry, które powodują, że się te homoiomery łączą w te agregaty. No i znowu ta sama zasada. Rzeczywistość składa się z pewnych agregatów, z pewnych połączonych ze sobą najmniejszych, maleńkich jakichś elementów właśnie w różnych proporcjach. I ta różność proporcji powoduje, że są różne właściwości obserwowane, że na poziomie zmysłów możemy dostrzegać różnice pomiędzy na przykład drzewem, a pomiędzy na przykład jakimś tam jakąś wiewiórką na przykład. Tak? To na tym właśnie polega. Do tego się sprowadza różnica między przejawami tego bytu, którym jest cała rzeczywistość. Ale tutaj znowu, no te rzeczy są po prostu tylko pewnymi takimi przejawami. One nie są traktowane jako odrębne jakieś byty. One są pewnymi tylko takimi mieszankami. Tutaj akurat jeszcze ciekawa rzecz, że się pojawia u Anaksagorasa, pojawia się to, co będzie Arystoteles będzie to podkreślał, że bardzo ciekawa myśl, że ponad jakby tą, taki zalążek dualizmu, znaczy ponad tymi materialnymi zasadami, tymi arche, które za pomocą jakiegoś wiru łączą się w jakieś tam te mieszanki, jakieś agregaty, jest jeszcze coś więcej. Jest jeszcze jakiś nous, czyli jakiś taki intelekt. Jest coś innego, co się nie miesza, zdaniem Anaksagorasa, nie miesza się z materią. To jest
coś w rodzaju takiej boskiej opatrzności. To jest coś takiego, co kieruje poprzez ten wir jakiś kosmiczny, tak, kieruje losem świata. Jest coś, co potem się stanie, można powiedzieć, takim zalążkiem właśnie opatrzności, zalążkiem jakiegoś Boga, można powiedzieć, jakiegoś umysłu, który znajduje się ponad świata. Tutaj on ma taką właściwie materialną naturę, tak swoją drogą. To nie jest coś z porządku duchowego, dlatego że jeszcze na tym etapie, na poziomie filozoficznym nie ma ujęcia ducha jako czegoś odmiennego, właśnie tak czysto dualistycznego, dualnego w stosunku do materii. Tu jeszcze jest właśnie traktowanie wszystkiego w sposób taki bardzo materialny, więc i ten intelekt jest czymś takim właściwie zmaterializowanym, ale rzeczywiście nie miesza się z pozostałą materią. Nie tworzy jakiś mieszanek. Jest jakby ponad nimi i dzięki temu, że się z nimi nie miesza, że jest ponad nimi, może nimi kierować. Czyli mam jednak zalążek jakiegoś dualizmu. Tak? Taka dusza świata, która kieruje całym światem. Tak mniej więcej wyglądają te trzy takie najistotniejsze. Oczywiście one miały potem bardzo wiele różnych modyfikacji. Też byli filozofowie, którzy albo wracali do poglądów tych wcześniejszych, na przykład do poglądu Thalesa, albo próbowali w jakiś taki eklektyczny sposób łączyć je ze sobą, czy właśnie różne odmiany, bo przecież tutaj widać, że to jest bardzo wiele różnych tutaj modyfikacji jest do pomyślenia. Można sobie jakoś komplikować te systemy, można próbować dokonywać pewnego rodzaju jakichś połączeń między nimi, tak? Ale jakby co do zasady, to zawsze to samo. Jakby się nie da, bez wprowadzenia jakiejś nowej idei, tutaj nie da się, w sensie jakiegoś nowego paradygmatu, nie da się tutaj się już więcej osiągnąć. To jest jakby maksymalny poziom. Udało się do pewnego stopnia dokonać pewnej syntezy pomiędzy Heraklitem i Parmenidesem. Udało się wobec tego jakoś wyjaśnić świat zjawiskowy przy jednoczesnym jakimś trzymaniu się, częściowym przynajmniej, tej zasady tożsamości, no bo ona też faktycznie była przez Parmenidesa zbyt tak absolutnie ujęta. Trzeba ją było osłabić, żeby zadośćuczynić temu, co widzimy w świecie, jakby zdrowemu rozsądkowi, ale więcej się zrobić nie dało, a jakby też wyczuwamy, że tutaj czegoś brakuje. Przede wszystkim brakuje właśnie ujęcia tego, co jest w człowieku takie odmienne. Człowiek przecież wyczuwa, że jest w nim coś odmiennego, że jest właśnie ten świat duchowy, coś więcej niż tylko to, co materialne. I tutaj jakby to jest ciekawe, że jakby przyszła zupełnie z innego kierunku ta intuicja, że jest coś więcej. A mianowicie chodzi o orfizm, chodzi o pewien system religijny, system oparty na misteriach, który w VII wieku przed Chrystusem pojawia się w Grecji, który ma ogromny wpływ na filozofię, też najpierw dlatego, że pewni filozofowie po prostu są też orfikami. Znaczy, oni wyznają to, że, bardzo ciekawe, bo to potem będziemy u Platona widzieli mocno, wyznają to, że człowiek jest właściwie duszą i to duszą, która została za karę jakoś wrażona w materię, która za karę pojawiła się tutaj na świecie. No nie jest tak, że człowiek jest po prostu rzeczywiście jakimś wytworem jakby tego świata naturalnego, materialnego, ale dusza jest w nim takim elementem obcym wobec świata, który tutaj widzimy. Jest czymś innym. I ten inny i obcy byt, ta dusza, ma właściwie nieśmiertelna. Ona ma taką w sobie boską iskrę. Jest czymś jakby spoza tego świata, dlatego się tutaj za dobrze nie czuje. Jest tylko za karę i chodzi o to, żeby się stąd wyzwoliła, żeby stąd uciekła, żeby się wreszcie uwolniła z tego więzienia. Bo to jest myśl, którą potem znajdziemy Platona, ale właśnie u Platona ona zostanie włączona jakby do filozofii, zostanie tak właśnie inkorporowana. Natomiast tutaj ona się pojawia jako coś takiego dodatkowego. Znaczy, filozofowie będą jako świadomi tego. Empedokles na przykład będzie tego świadomy, on będzie pisał, że ja już byłem wszystkim, ja już byłem i chłopakiem, i dziewczyną, i rybą byłem, i jakimś zwierzęciem dzikim, ja już wszystkim byłem wcześniej, tak? bo orfizm przyjmuje reinkarnację, przyjmuje to, że się ta dusza, zanim się wyzwoli, musi ileś razy się wcielać. No tutaj o tyle jeszcze przynajmniej w tej greckiej wersji reinkarnacji, to przynajmniej ona jest taka bardzo, powiedzmy, pełna optymizmu, bo przyjmuje możliwość wyzwolenia się, przyjmuje zdolność tej duszy do odpokutowania swojej winy. Tak? Tutaj z jednej strony jako chrześcijanie możemy dostrzec,
pewne wpływy niewątpliwie po prostu tego pierwotnego objawienia. Jakby pamięć, zachowaną pamięć upadku. Tak? Ale z drugiej strony widzimy, że wszystko zostało jakoś poprzekręcane, też pewnie wskutek, już jako katolicy chrześcijanie możemy tutaj domniemywać, że jakiś wpływ też ojca kłamstwa tutaj był. No bo przecież dobrze wiemy, to wynika po prostu z nauki katolickiej, z dogmatu o zmartwychwstaniu, że jednak ciało nie jest i dusza nie są jakby elementami jakby przypadkowo połączonymi, takim jakby, że za karę dusza stała się po prostu jakoś wrażona, została wrzucona w ten świat materialny i na tym właśnie polega kara. To dobrze wiemy, że tak nie jest i dlatego też święty Paweł tak podkreślał prawdę o zmartwychwstaniu oczywiście. Ale z drugiej strony jest tutaj element prawdy polegający na tym, że wskutek grzechu pierworodnego faktycznie nastąpiło pewne rozdwojenie. Tym, co było na początku tak harmonijne. Że dusza i ciało były ze sobą tak ściśle powiązane, że ciało było całkowicie poddane duszy, że człowiek niczego nie pragnął. Ciało jakby nie pragnęło, tak pisze święty Tomasz, ciało przed grzechem pierworodnym nie pragnęło na poziomie zmysłowych tych swoich naturalnych tendencji, jeżeli to było wbrew duszy. Jakby czekało. I nawet nie na tej zasadzie, że ono jakby miało swoje to życie takie, tak, zmysłowe i dusza jakby w momencie, kiedy dusza się orientowała, że coś jest nie tak, że tutaj jest pewien rozdźwięk, to dusza była w stanie szybko to ciało jakoś zahamować, tylko po prostu ciało było całkowicie, jakby ono czekało. Ono czekało na to, aż dusza zapragnie. Jakby dusza była całkowicie kierująca. Ona faktycznie kierowała ciałem, nie tylko jakby potrafiła poskramiać ciało, bo dzisiaj nawet nie potrafi czasem poskromić, bo trzeba trochę wysiłku czy czasu, zanim dusza, albo w ogóle dusza nie jest w stanie poskromić. Natomiast tam po prostu było tak, że dusza faktycznie miała, jakby od początku miała zawsze to pierwsze i ostatnie jakby słowo w kontakcie z ciałem, że to zawsze dusza była tym czynnikiem faktycznie jakby posługującym się ciałem. Była taka ścisła jedność. A wskutek grzechu pierworodnego, jak już pamiętamy z listu świętego Pawła, pisze święty Paweł, że odkrywa właśnie tę różnicę między pożądaniami cielesnymi i duchowymi. Że to jest coś, co trzeba w sobie jakoś porządkować i to wymaga oczywiście ogromnego wysiłku i też Bożej łaski. To nie jest coś nawet łatwego. Tak? Więc tutaj oczywiście w orfizmie to widać, że tutaj coś prawdziwego jest, ale jednocześnie też i coś fałszywego. I sam w sobie bardzo ciekawy pogląd, dlatego że on pokazywał coś, czego w tej filozofii pierwotnej brakowało. Czyli właśnie ujęcia tego, co jest właściwie ludzkie, ujęcia tego świata duchowego, nieśmiertelności duszy. Jakby świadomość tego jakoś w dużej mierze przychodzi też i dzięki orfizmowi, ale też i dzięki pewnym jeszcze innym rzeczom, o których potem będziemy mówić. Natomiast niektórzy filozofowie byli faktycznie bardzo mocno związani z orfizmem, chociażby Pitagorejczycy, chociażby ten Empedokles również. I jeszcze tam niektórzy inni byli po prostu wierzącymi w orfizm, czy przyjmującymi tezę o nieśmiertelności duszy, ale nie potrafili włączyć tego poglądu w swoje systemy filozoficzne. No bo one były materialistyczne. No bo u takiego Thalesa przecież dusza to jest właśnie to, co się rusza. Duszą było to, co się rusza. Dusza jest po prostu pewną zasadą ruchu. Ona odpowiada za to, że się coś w świecie zmienia. Wobec tego ta dusza też nie jest ograniczona do człowieka. Tutaj natomiast orfizm mówi, że no owszem, człowiek może stać się zwierzęciem, no ale już nie jakoś tam, nie jakimś kamieniem czy czymś takim. To jest zasadniczo, jest jakaś w człowieku zasada taka innego typu zresztą, tak? Która też nigdy nie umiera, która przechodzi potem w kolejne jakby wcielenia. Jest nieśmiertelny. Tutaj natomiast mamy do czynienia z jakąś zasadą ruchu będącą jakąś przyczyną poruszającą. To jest zupełnie inna koncepcja duszy. Więc mamy jakby zupełnie inną koncepcję. Nie dało się tego łatwo włączyć. Nawet Pitagorejczykom się nie bardzo udawało włączyć w ich system, który był oparty na liczbach. No już liczba jest czymś oczywiście bliższym duszy jako takiej, no ale jednak jest to też coś jednak innego, odmiennego i ciężko jest to jakoś połączyć. Także u Empedoklesa to też właśnie występuje. Nie da się tego połączyć, tej duszy duchowej, takiej pojętej jako coś ponad materialnego. No widzimy, że Anaksagorasa jest jakaś taka dusza świata, no ale on tutaj za bardzo nic o ludzkich duszach nie z kolei nie pisze, jako nieśmiertelnych, więc też nie bardzo wiadomo, czy nie był w stanie tego tak czy siak, bo nawet i u niego jest, mimo tego ujęcia, na to też narzeka potem Platon, Arystoteles, że Anaksagoras intuicją uwiedziony prowadził co prawda pojęcie tego intelektu, tej intuicji jakby takiej, czy tej opatrzności Bożej, która
kieruje światem, ale jednocześnie nie był w stanie opisać przemian świata jako takich, które są powodowane przez jakiś intelekt. Czyli jakby z jednej strony przyjął, że jest jakiś umysł, który kieruje światem, ale z drugiej strony nie pokazał, w jaki sposób ten umysł, do czego on dąży, w jaki sposób, co jest jego celem, co jest jego osiągnięciem. No to jest główny zarzut Platona tutaj, że skoro jest jakiś intelekt zawsze działa dla jakiegoś swojego celu rozumnego, kieruje się jakimś dobrem, a gdzie tutaj, na czym to dobro świata ma polegać? Dlaczego akurat właśnie taki świat jest, a nie inny? No to powinno wynikać wtedy z tej opatrzności, a tutaj u Anaksagorasa tego zabrakło. To się właśnie dopiero pojawi u Platona, to się pojawi właśnie u Arystotelesa, już trochę u Sokratesa będzie, powiedzmy, jakiś taki zalążek tego, ale to są czasy późniejsze. Więc jakby z jednej strony kwestia ruchu i zmiany została wprowadzona na jakiś tam poziom, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o właśnie zrozumienie rzeczywistości nie tylko jako czegoś materialnego, ale czegoś więcej niż materialnego, no widzimy, że są pewne zalążki, ale tutaj nawet tej syntezy na tym etapie się dokonać nie dało. Także to w tym momencie akurat, w tym momencie, czyli w tym V wieku przed Chrystusem, do tego filozofia doszła, dalej się właściwie posunąć nie mogła. Skoro jeszcze trochę mamy czasu, to w takim razie, tak jak obiecałem na początku, poza tym, że różne poglądy filozofów przyrody z jednej strony stawały się pewną inspiracją dla tworzenia pewnych syntez, ale również one były, powiedzmy, pewną trudnością. Same w sobie były pewną trudnością, która to trudność powodowała, że ludzie się mogli po prostu w takim razie jakby zniechęcić do filozofii przyrody. No i to jest widoczne chociażby u Sokratesa. To jest widoczne u Sokratesa, który pisał, że filozofii przyrody nie ma sensu się tym zajmować, ponieważ ona niczego nie daje, ponieważ niczego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. A skoro tak, i to nie jest tylko kwestia Sokratesa, ale to jest kwestia takiego znacznej grupy tak zwanych sofistów, którzy się pojawiają właśnie mniej więcej wtedy, już w VI wieku, w V zaczynają być istotną siłą sofiści, którzy zostali bardzo przez Platona tak krytycznie ujęci jako pewni magicy, sztukmistrze, kuglarze słowa, którzy posługując się owymi sofizmatami, czyli takimi fałszywymi twierdzeniami mającymi pozór prawdy, zwodzą ludzkie umysły, obiecując jakąś wiedzę, a w rzeczywistości dają tylko jakieś jej pozory. Sofiści jako tacy to było dość złożone zagadnienie, skąd oni się wzięli, dlaczego oni w ogóle istnieli. To jest dość złożone, nie będziemy tak bardzo w to wchodzić, ale to jest o tyle interesujące też z drugiej strony, że właśnie też i przez sofistów, jak też i ten kryzys intelektualny trochę też tutaj z jednej strony związany z tymi z trudnościami w ujęciu arche, ale też i sami sofiści się jakoś do niego przyczynili w dużej mierze, do powstaniowego kryzysu intelektualnego, trochę przypominającego to, w czym my żyjemy. Tak? Dzisiaj właściwie mamy do czynienia z podobną sytuacją. Bo jeżeli chodzi o sofistów, jeżeli chodzi o ten ich wymiar, powiedzmy, taki metafizyczny, jeżeli chodzi o ten zasadniczy ich pogląd na świat, to po pierwsze tutaj jest jakby całkowite odejście od filozofii przyrody. Oni się koncentrują na rzeczach praktycznych, bo to jest jakby celem ich nauczania. Oni byli po prostu nauczycielami rzeczy praktycznych. Znaczy chodziło po prostu o wytworzenie pewnych elit intelektualnych, wówczas potrzebne. Na tym etapie rozwoju greckich polis istniała potrzeba wykształcenia warstwy ludzi, którzy mogliby zająć się sprawami politycznymi, a do tego potrzebowano po prostu retoryki, potrzebowano umiejętności przekonywania, właśnie takiego kuglarstwa słownego również. Tak? Znamy to dobrze z telewizji chociażby, tak? Że kto wygrywa debaty telewizyjne. To właśnie ten, kto umie jakoś poruszać się bardzo dobrze w takich umiejętnościach erystycznych, który potrafi bardzo ładnie przemawiać, tworzyć piękne monologi odwołujące się. Wtedy jeszcze ten poziom, powiedzmy, życia umysłowego było to takie jednak elitarne, więc mimo wszystko wyższy był, podejrzewam, znacznie poziom mów sofistów od w porównaniu z mowami współczesnych polityków, to na pewno, ale są jakby, pryncypia są takie same. To znaczy chodzi o to, żeby przekonać kogoś. Nie chodzi o to, żeby podać argumenty rzeczowe, tylko argumenty, które będą przekonywały, argumenty, które będą skuteczne.
Oni tak zresztą będą pojmowali cnotę jako coś, co jest skuteczne, coś, co przynosi nam korzyść, co prowadzi do odpowiedniego efektu, niezależnie od wszystkich innych jakichś tam uwarunkowań. Więc sofiści, jeżeli chodzi o metafizykę, będą uczyli, przynajmniej ci, którzy są takimi najbardziej tutaj znaczącymi, Protagoras. Protagoras zasłynął takim hasłem homo mensura, przełożone na łacinę oczywiście, czyli człowiek jest miarą. Człowiek jest miarą rzeczywistości, ale nie w jakimś takim, powiedzmy, takim odrezerniowym jakimś sensie, ale przede wszystkim chodzi tutaj o zdolności poznawcze. Chodzi o poznawanie. Człowiek jest miarą, to znaczy, że to człowiek określa, jaka jest rzeczywistość. To znaczy, że w procesie poznawania to człowiek jest tym, który jakby nadaje sens rzeczywistości. Jest właśnie tym, który mierzy rzecz. To jest bardzo ciekawe określenie, bo możemy to porównać z tym, czego nauczać będzie święty Tomasz odnośnie poznawania rzeczy. Bo święty Tomasz to jest taki bardzo klasyczny przykład, jest zawarty w kwestiach dyskutowanych o prawdzie. Obraz jakby rzeczy umieszczonej między dwoma intelektami. Rzecz naturalna, rzecz sztuczna zresztą też, umieszczone są między dwoma intelektami. Między tym intelektem, który nadaje sens tej rzeczy, czy to jest intelekt stwórcy w przypadku rzeczy naturalnej, czyli takiej, która jest stworzona przez Boga, czy to jest intelekt twórcy ludzkiego, który, jeżeli to jest rzecz sztuczna, czyli stworzona, zbudowana przez człowieka, skonstruowana, i ona wtedy, ten właśnie intelekt nadaje miarę rzeczy. On jest właśnie tym mierzącym rzecz. No, mierzenie powoduje określenie natury rzeczy. To tylko stwórca bądź twórca jest mierzący. Natomiast ten intelekt ludzki, który jest właśnie tym wtórnym, on poznaje, poznającym rzecz, on jest mierzony przez rzecz. On nie mierzy rzeczy, tylko on jest przez rzecz mierzony. Czyli tak naprawdę to poznawanie nie polega na tym, że my mierzymy rzecz, tylko że rzecz mierzy nas. Rzecz mierzy nasz intelekt. Że nasz intelekt jest bierny w procesie poznawania. On jakby przyjmuje to, jaka rzecz jest. Także tutaj jakby zupełnie odwraca perspektywę, którą nam Protagoras przedstawił. Zupełnie inaczej to wygląda. Także rzecz jest tą, która nas informuje o sobie, a nie to, że my sobie wybieramy, jaka ta rzecz, określamy, jaka ta rzecz po prostu jest, bo mamy takie, a nie inne jakieś upodobania. I znowu oczywiście możemy powiedzieć, no tak, no, ale przecież my wiemy, że poznawanie świata prowadzi nas często do jakiegoś takiego subiektywizmu, no, że wydaje się, że przecież no, tak jeden tak widzi pewną rzecz, drugi jakiś inny, pewne konkretne wydarzenia są bardzo różnie oceniane przez konkretnych ludzi. To wszystko jest prawda, ale to raczej nas powinno przekonywać o tym, że właśnie rzeczywistość jest wieloaspektowa. Właśnie wracamy do tej myśli na początku wyrażonej, że rzeczywistość jest wieloaspektowa, że możemy poznawać rzecz jakby na różne sposoby, ponieważ nasze poznanie zawsze jest jakimś cząstkowym poznaniem. I tak też święty Tomasz będzie uczył, tak też tomizm naucza, że człowiek nie poznaje w sposób komprehensywny. To znaczy nie poznaje jakby całej rzeczywistości, że tylko Bóg ma poznanie. Tak faktycznie tylko Bóg poznaje świat tak, jak on jest naprawdę. A to dlatego znaczy poznaje nie w sensie takim, żeby przyjmował, żeby był mierzony przez te rzeczy, bo Bóg takiej nie ma oczywiście takiej słabości, że może być przez coś mierzony, ale po prostu ma poznanie wynikające z tego, że on ten świat po prostu zna. On go poznaje, zanim ten świat jeszcze jest stworzony oczywiście, jakby pierwotnie. On właśnie wyznacza tą miarę, stwarzając świat. Wobec tego tutaj jest jeszcze, oczywiście jeszcze jest i ta jakby taka subtelność. Ale właśnie tylko Bóg ma poznanie jakby całościowe, takie właśnie komprehensywne. Ludzkie poznanie jest zawsze tylko aprehensywne. To znaczy zawsze jest tylko aspektowe. Zawsze ujmujemy tylko z pewnego aspektu rzeczywistość. I teraz, jeżeli te aspekty się zmieniają, to i rzecz będzie różnie widziana. Na przykład no, drzewo, jakieś duże drzewo widziane z dużej odległości jest zawsze drzewem małym. Czy taka relatywność wynikająca w fizyce, przecież to jest coś zupełnie naturalnego, że trajektoria jakiegoś ciała fizycznego w różnych układach odniesienia będzie różna. To nie znaczy, że ruch jest tej rzeczy sam w sobie czymś wieloznacznym, w sensie, że jest jakby wiele prawd o tym ruchu, ale to nie znaczy, że te prawdy wskazują nam na to, że ten ruch jest jakiś niekompatybilny, że rzeczywistość jest właśnie taka subiektywna.
Tak, to, że właśnie z różnych układów odniesienia jakaś rzecz wygląda różnie, to wcale nie wskazuje na to, że ta rzecz jest jakby sama w sobie różna, tylko że są różne aspekty, w których poznajemy rzecz. Że ona jakby w sobie zawiera jedną prawdę. Jedną jakąś konkretną, obiektywną rzeczywistością jest. I prawda jest właśnie odniesieniem rzeczy do intelektu. To będziemy później przy okazji Tomasza poznawali, że takie pojęcia transcendentaliów i jest takie transcendentale, relacyjne właśnie prawda, które polega na odniesieniu rzeczy do intelektu. I skoro ta rzecz jest właśnie jedna, sama w sobie, no to w takim razie też zawiera jedną prawdę. Tylko ta prawda jest wieloaspektowa, my poznajemy zawsze pod jakimś aspekcie i z tej przyczyny po prostu nasze poznanie jest bardzo niedoskonałe. Ale fizyka na przykład pokazuje nam, że mamy zdolność do jakby przechodzenia jakby z jednego aspektu do drugiego, że możemy przez transformację, czy to transformację Galileusza w przypadku klasycznej mechaniki, czy przez transformację Lorenza w przypadku mechaniki relatywistycznej, możemy przechodzić i pokazywać właśnie to, że jest pewna kompatybilność między opisem w jednym układzie odniesienia, a opisem w drugim układzie odniesienia. Że tutaj nie ma żadnej pożywki dla jakiegoś subiektywizmu w sensie takim filozoficznym, że to jest właśnie wszystko obiektywne, że jest jakaś obiektywna prawda związana z rzeczami, natomiast samopoznawanie przez nas ludzi jest rzeczywiście bardzo niedoskonałe, bo my właśnie poznajemy niedoskonale. To jest jakby kwestia naszej niedoskonałości, a nie samej tej rzeczy, która rzeczywiście w sobie jedną prawdę zawiera. I to jest też bardzo charakterystyczne dla Tomasza, też będziemy o tym oczywiście później mówić. To się może wydać zaskakujące na początku, ale Tomasz bardzo dokładnie to wszystko podkreśla, bardzo mocno, że to nie jest tak, że właściwie w świecie jest jedna prawda, tylko jest tyle prawd, ile jest rzeczy. Jest jedna prawda dla jednej rzeczy, ponieważ te rzeczy mają w sobie różną prawdę, bo właśnie są różnymi bytami. Skoro są różnymi bytami, to każdy byt ma w sobie zawartą prawdę. Każdy byt jest w sobie jakąś prawdą. No i dlatego jest tych prawd no tyle, ile jest bytów. Tyle, ile jest bytów, pisze święty Tomasz. To właśnie ciągle z kwestii dyskutowanych o prawdzie. To jest bardzo takie dość odnośnie tego tematu najbardziej takie dogłębne dzieło świętego Tomasza i każdy, kto tego tematu porusza, to się przede wszystkim właśnie odnosi do kwestii dyskutowanych o prawdzie. A więc to jest coś, co w przypadku no to jest jakby, to tylko po to tutaj jakby tak jakoś wprowadzam w ten temat, żebyśmy wiedzieli, jak spojrzeć na poglądy sofistów, które zdają się być jakby zupełnie odmienne. No tak zasadniczo jest. Znaczy, Protagorasa rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym relatywizmem. Takim głębokim relatywizmem poznawczym. Po prostu to człowiek ustala, jaki świat jest. Możemy powiedzieć równie dobrze, że jest tak, a możemy powiedzieć że równie dobrze, że jest inaczej. Jakby cała zdolność, cała powiedzmy ta mądrość sofistów polegała właśnie na tym, żeby przekonać, w zależności od tego, jaka była potrzeba. To tak jak w tym dowcipie, gdzie właśnie tam szef korporacji wzywa pracownika i pyta się, ile jest 2 dodać 2 i mówi taki dobry pracownik korporacji, mówi, a ile ma być? To jest jakby, jeżeli już wiadomo, co ma wyjść, to on zawsze to udowodni. To jest jakby prawdziwa mądrość, że zawsze potrafi tak kota ogonem odwrócić, żeby wyszło na to, co się opłaca. To jakby prawda jest po prostu pewną tylko funkcją użyteczności. Tak? To co jest odpowiednie, to też możemy zawsze udowodnić, co jest dla nas korzystne, może być udowodnione i na tym właśnie polega cnota w ogóle, na tym polega mądrość. Tak to sobie sofiści wyobrażali. Ja właśnie mam pytanie, bo w tym systemie Anaksagorasa rozumiem te małe cząsteczki, ponieważ każdy z bytów składał się z różnych cząsteczek. Czy w ogóle jakby wyobrażenie się pojawia jakiekolwiek przemiany z jednego bytu w drugi? Przez to, że te byty same w sobie jakby składały się z tych tak. podobnych elementów. Tak? Czy w ogóle jakaś myśl tego właśnie ta na przykład reinkarnacji się Znaczy tutaj zupełnie nie ma, tutaj nie ma u niego w ogóle, akurat u Anaksagorasa zupełnie nie ma jakichś odniesień do tych orfickich tez, natomiast nawet gdyby były jakieś, to oni by jeszcze nie umieli tego włączyć
w swój światopogląd taki materialistyczny. Nie umieliby tego połączyć. Tutaj jakaś dusza tak duchowa. Chyba próbowaliby tą duszę w sposób taki trochę... Właśnie Anaksagoras mówił o tym intelekcie, że on się jakoś nie miesza, jest jakąś materią nie mieszającą się, no ale to na tej zasadzie. Natomiast tutaj nawet nie ma czegoś takiego, jakiejś refleksji dotyczącej ludzkich dusz. Natomiast jeżeli chodzi o same te... to jak się łączą ze sobą te homojomery, te małe, te cząsteczki, to jest mniej więcej coś takie przemiany chemiczne, tak jak w naszym rozumieniu. Także po prostu same, nie ma jakby przemian jądrowych w przypadku takich normalnych reakcji chemicznych, no nie następuje zamiana jakiegoś jednego pierwiastka w drugi, ale te pierwiastki mogą się łączyć w jakieś różne, tworzyć jakieś różne tam związki chemiczne, czy jakieś stopy, czy jakieś mieszaniny, roztwory, coś takiego. To tak trochę mniej więcej to było pojmowane, tylko my pamiętamy, że mimo tego, że mamy tą wiedzę chemiczną i jakby to wszystko jest słuszne, to jednak pamiętamy o tym, że jeżeli rzecz jakaś się zmienia, to też zmienia się właśnie coś głębszego niż tylko zachodzą reakcje chemiczne, że właśnie to jest ta właśnie metafizyka, to znaczy, że następuje jakby przemiana jakiegoś, jeżeli to jest byt, zmienia się w byt, to jest coś więcej niż tylko zamiana, jakby, że rzecz to jest coś więcej niż tylko suma elementów. Tam jest właśnie coś takiego, na tym polega ten problem, tak, tamtych systemów filozoficznych, że one nie ujmują rzeczy jako coś więcej niż tylko suma cząstek. Tam jest właśnie rzecz jest sumą cząstek. To są takie agregaty. Tak? No, dobrze wiemy, że na przykład, no, dajmy na to, rodzina czy państwo to nie jest tylko zbiór ludzi, tylko są pewne relacje, które je łączą. Jest jakaś właśnie pewna forma, jakaś konstytucja, czy coś takiego, co łączy, co właśnie nadaje taką tożsamość. To jest właśnie ta przyczyna formalna. To nadaje jakby tożsamość rzeczywistości, temu bytowi konkretnemu. Natomiast tam to są pewne takie agregaty, takie połączenia tylko cząstek i to jakby na tym się tylko koncentrujemy. Nic więcej nie widzimy poza tym. Ale czy to oznacza, że na przykład, nie wiem, no taka prosta, wydawało się rzecz, która na pewno oni musieli to przemyśleć, czy on właściwie to jak człowiek przechodzi od maleńkości aż do starości i śmierci, tak, swój proces, czyli zmienia się de facto, chociaż jest niby tym samym ciągle, tak? No tak, ale to już jest... To, co aspirujesz, to jest powietrze, tak. Trym oddycha, jedzenie, które skłania i tak dalej, czy to ma jakiś tutaj, czy on jakby nad tym się zastanawia? No, ale to wszystko jest prawda, tylko że dla nas jest to takie bardzo łatwe, bo my już się jednak operujemy pojęciami na takim głębszym poziomie. A no, Arystoteles to już to wiedział, tak? To jest właśnie dla Arystotelesa, to już jest takie, to dopiero na jego poziomie to tak można by coś takiego zrobić. Nie? Ja rozumiem, że to była jakaś dobra baza też, tak? Tak, znaczy to jest pewien, zasadniczo tutaj widać nawet już że z naszej tych wykładów, że jakby każde kolejne pokolenie zawsze czerpie z tego, co było wcześniej. Jeżeli jednostki wybitne zawsze potrafią się jeszcze wznieść ponad, im bardziej wybitna jednostka, tym wyraźniejszy jest postęp polegający na jakiejś syntezie. Na tym, że umie elementy zupełnie różne, potrafi nie tylko jakieś takie eklektyczne, bo to każdy potrafi eklektycznie tam, że trochę wezmę od tego i trochę od tego i jakoś to staram się pomieszać, ewentualnie wygładzić pewne sprzeczności, tylko właśnie potrafi stworzyć coś nowego poprzez pewną syntezę. Coś, co jest jakąś nową wartością, a jakąś wielkością, czymś innym, ale jednocześnie w tych skrajnych sytuacjach, w jakichś aspektach się właściwie sprowadza do tego, co było wcześniej. Tak? Natomiast jest czymś nowym i to jakoś się tam będzie dokonywało. No tutaj mamy takie wstępne próby pewnej syntezy, ona jest jakoś tam udana do pewnego stopnia, no ale jednak jest to synteza bardzo, bardzo jeszcze prosta taka, tak? Tam jeżeli nie ma pytań, to jeszcze na jedno takie pytanie chciałem odpowiedzieć, które przeczytałem pod komentarzami, znaczy w komentarzach pod ostatnim filmem. To było pytanie dotyczące tego, jak można zrozumieć problem, tutaj nie mam niestety tablicy, to tak, ale to jakoś postaram się wyjaśnić. Problem polegający na tym, że się jest źródło światła, wiadomo, że światło ma naturę korpuskularną, jak i falową, potem znajduje się za tym pewne, znaczy jest pewna ściana, bariera z dwoma otworami, one się nie znajdują naprzeciw tego źródła światła, tylko jakby po bokach. I teraz jakby natura falowa światła będzie powodowała, że jakby światło, które będzie przechodziło przez te bardzo wąskie, to muszą być szczeliny o porównywalnej długości do długości fali świetlnej, będzie po prostu wtedy powstawał wskutek zjawiska dyfrakcji, będzie powstawał obraz interferencyjny, czyli będą się nakładały takie prążki na tym ekranie umieszczonym za tą barierą z dwoma dziurkami, szczelinami, będzie powstawał obraz interferencyjny, polegający na takich prążkach, gdzie się albo się ta fala się wygasza, albo się wzmacnia, no i stąd powstają te prążki, ale to po prostu jest prosta konsekwencja falowej natury światła. Tak?
I pytanie było właśnie takie, jak to można racjonalnie zrozumieć w sytuacji, kiedy to nie jest już jakiś zbiór fotonów, czyli tych cząstek światła, tylko mamy do czynienia z pojedynczymi fotonami. Były takie eksperymenty, czy na przykład tam z elektronami, które też mają, jako prawda, są materią, ale też mają naturę również falową, bo jest taki dualizm falowo-korpuskularny i materia też przejawia te właściwości falowe i w przypadku elektronów też można coś takiego zrobić. To znaczy można pojedynczymi elektronami właśnie strzelać jakby w tą ściankę, tak? I w momencie kiedy, i to jest zadziwiające, że w momencie kiedy jakby pojedyncze elektrony są wypluwane jakby przez to źródło, to wydawałoby się, że one powinny trafić w tą barierę jakby w tym miejscu, gdzie no one znaczy, po linii prostej się tam poruszają, jeżeli tam nie ma żadnych przyłożonych jakichś tam sił, nie ma żadnych pól elektromagnetycznych i tak dalej, one przecież są naładowane, więc to na nie by tam wpływało, ale jeżeli czegoś takiego nie ma, one powinny się poruszać na wprost i wtedy trafiać w tą ściankę i nie przechodzić przez te otwory. I rzeczywiście tak jest. Natomiast w momencie, kiedy te elektrony jakby nie są w żaden sposób obserwowane, nie są traktowane jakimś strumieniem fotonów i wtedy jakby te własności falowe się uwidaczniają, to tam jest dość skomplikowane, dlaczego akurat tak to się dzieje, ale tak jest. I te własności falowe wtedy powodują, że powstaje znowu dzięki tym dwóm tym szczelinom, powstaje na ekranie obraz interferencyjny. Tak? Czyli jakby elektron sam z sobą, tak jakby jedna cząstka elementarna, nie dość, że jakby ona sama z sobą interferuje, czyli jakby była dwoma nagle obiektami, to jeszcze porusza się w taki sposób właśnie zupełnie inny, bo jakby nie po linii prostej, tylko tak jakoś inaczej. I jeszcze sama z sobą interferuje, tak jakby była jakby sobą i nie sobą. Także to wydaje się czymś takim zupełnie sprzecznym, nielogicznym, jak to jest możliwe. A tutaj wytłumaczenie jest takie, że właśnie jakby cząstki nie są tak bardzo podstawowymi elementami rzeczywistości, jak nam się wydaje. To jest bardzo ciekawe, że właściwie pola kwantowe są tymi bardziej z punktu widzenia samej fizyki, pola kwantowe są bardziej podstawowymi elementami rzeczywistości, a cząstki są tylko jakimiś ich wzbudzeniami. Są tylko i wyłącznie jakimiś wzbudzeniami tego, co jest właśnie najbardziej podstawowe, tych właśnie pól kwantowych. I jeżeli na tym poziomie się myśli, no to wtedy się okazuje, że jakby tutaj żadnego takiego wielkiego problemu nie ma. No po prostu cząstki są czymś dużo bardziej ezoterycznym, niż nam się wydaje. I jeżeli tak, no to właśnie ten obraz interferencyjny będzie na poziomie jakby matematycznych równań, to będzie się wszystko sprowadzało po prostu do funkcji falowej, która może po prostu ze sobą interferować. Wszystko jest opisywane przez całą mechanikę kwantową, sprowadza się do funkcji falowej, która wiąże się z prawdopodobieństwem po prostu wykrycia cząstki w jakimś obszarze przestrzeni. To jest cała tutaj jakby fizyka, która się będzie sprowadzała do interpretacji pewnych matematycznych narzędzi. To oczywiście wszystko jest doświadczalnie sprawdzone, natomiast z punktu widzenia filozoficznego to jest raczej słabo zrozumiane, bo w ogóle mechanika kwantowa jest niezbyt dobrze zrozumiana. Jest bardzo dużo różnych otwartych problemów, które są ciągle problemami takimi nierozwiązanymi. Z punktu widzenia filozofii to mechanika kwantowa jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, bardzo, bardzo nieintuicyjna, bo dotyczy tych obszarów rzeczywistości, które są bardzo odmienne od tego, co możemy zaobserwować. Więc jakby wiele rzeczy wydaje się być zupełnie sprzecznych, tak, ze sobą, ponieważ są sprzeczne z obserwacjami, które możemy w życiu tutaj poczynić, ale to wcale nie znaczy, że są jakoś sprzeczne ze sobą tak naprawdę. Także one rzeczywiście jakoś mogą istnieć. No i rzeczywiście tak się rzeczywiście obserwuje. Takie rzeczy się obserwuje. Może się do tego, że chyba zgodziłam, ale prawda jest odniesieniem rzeczy do intelektu. Mhm. Tak. To jest bardziej nam, teraz to słowo intelektu, czy tak? Fajnie czasami jest takie słowo wytrych, prawda? Przecież to jest logiczne. Mm-hmm. Albo zgodne z intelektem. Co to znaczy ten intelekt? Co on zawiera w sobie? Mm-hmm. O, no to już jest taki temat, który będziemy mogli, kiedy już będziemy potem już Platona, Arystotelesa będziemy omawiać, to tam będzie to już jakoś takie bardziej zrozumiałe. Tutaj po prostu chodzi o chodzi o nic innego, jak po prostu tą władzę duszy, która zajmuje się właśnie
poznawaniem. Jest jakby władza w duszy poznawania i poznawcza i pożądawcza. Pożądawcza zwana jest wolą, poznawcza jest właśnie intelektem. A w człowieku jest poznanie podwójne, bo najpierw jest poznanie zmysłowe naszymi zmysłami, najpierw te 5 zmysłów zewnętrznych, następnie potem jeszcze 4 zmysły wewnętrzne, które służą do takiego jakby operowania na tych wynikach poznania zmysłowego, tych zmysłów zewnętrznych. A potem następuje cały taki dość skomplikowany w opisie proces poznawania intelektualnego, który w przypadku człowieka jest, to jest dość skomplikowane, bo tam polega właśnie na takim abstrahowaniu, na odrywaniu tego, co ogólne z tego, co jest szczegółowe. To jest właśnie, nie wiem, czy ja tutaj to już mówiłem, ale zupełnie inaczej wygląda poznawanie u człowieka od poznawania u anioła. Człowieka to jest bardzo żmudna praca polegająca na tym, że się wyniki poznania zmysłowego próbuje jakoś przekuć w jakieś ogólne pojęcia, które są właśnie ogólne, konieczne, które są czymś stałym, takim niezmiennym i potem tymi pojęciami operujemy. Natomiast w przypadku anielskich bytów sprawa jest bardzo prosta, bo anioł po prostu ma pojęcia już od razu. Tak? W momencie, kiedy jest stworzone, pojęcia posiada i tych pojęć już nowych nie wytwarza, bo te pojęcia jakby wyczuwają, znaczy one jakby one odwzorowują wszystkie te zmiany, które zachodzą w świecie. Więc jakby przez pojęcie, operując pewnym pojęciem, anioł ma dostęp, a to jest takie dla niego jedyne okno na świat. Dla nas są zmysły, tylko my musimy potem to wszystko na tym poziomie intelektualnym jakoś podnosić efekty tego poznania zmysłowego, co jest bardzo trudne. W przypadku anioła natomiast on jakby wszystko tak intuicyjnie, bo on właśnie nie musi wytwarzać pojęć. On też na poziomie samego parowania tymi pojęciami też to zupełnie inaczej wygląda, bo nie ma właśnie rozumowania, nie ma przechodzenia z przesłanek do wniosków, tak jak u człowieka, tylko jest pojmowanie intuicyjne, takie, że od razu jakby w świetle jakby pojęcia widzi od razu wszystkie fakty, które są przez to pojęcie jakby opisywane. Tak? Na przykład anioł operując pojęciem na przykład jakiegoś tam lwa, na przykład on jakby wszystkie lwy aktualnie istniejące gdzieś w Afryce, on widzi, rzeczywiście jakoś je poznaje. Poznaje też zresztą bezbłędnie. Ma swoje ograniczenia wynikające z tego, że jest stworzonym intelektem, że ma pewną skończoną zdolność poznawania. Dlatego też tej komprehensywności się właściwie aniołom nie przypisuje, tylko Bogu. Może też i w danym momencie tego, powiedzmy, tego czasu anielskiego, takiego tak specyficznego bardzo, może bardzo odmiennego naszego czasu, może po prostu jakby używać jednego pojęcia, nie może więcej. To jest potem, kiedyś to będziemy przy okazji świętego Tomasza, będziemy to wszystko poznawać. Więc w przypadku anioła sprawa wygląda inaczej, w przypadku Boga wygląda to jeszcze inaczej, bo Bóg po prostu się utożsamia ze swoim poznaniem i on właśnie jego poznanie po prostu widzi wszystko naraz, jednocześnie, bez jakiegokolwiek jakby takiego etapowego poznawania, dochodzenia do jakichś nowych rzeczy, bo coś się tam zmieniło, tylko od razu wszystko widzi jednocześnie w sposób całkowicie doskonały, bez jakichkolwiek tutaj czy defektów, czy błędów, czy czegokolwiek takiego, tak? Nie dowiaduje się nowych rzeczy, więc wszystko wygląda jeszcze inaczej. W przypadku człowieka jest to sprawa bardzo, bardzo złożona i etapowa, także to tak nic nie wygląda. Ale to właśnie, to jest bardzo złożony temat i to będziemy później jakoś opisywali. Tak? A samo słowo logiczne to właśnie pochodzi od tego greckiego słowa logos. To jest stąd się wzięło. Rozum i myśl to jest ta sama władza duszy. Słucham? Rozum, a myśl to są też, bo to często jest tak, że te polskie określenia są takie, znaczy to czasem się tam różnie nimi operuje, bo często rozum właściwie to jakby to się odnosi, bo na przykład w przypadku Boga czy anioła to się w ogóle nie wolno używać, znaczy nie wolno, nie powinno się, w sensie ścisłym nie można powiedzieć, że mają rozum, bo rozum to jest właśnie to, co posiada człowiek, czyli że jest umysł, który pojmuje poprzez rozumowanie. Umysł, który pojmuje właśnie w ten sposób, że dochodzi do wniosków z przesłanek, że jakby musi dokonać właśnie pewnego przejścia, wnioskowania. Natomiast w przypadku aniołów oni widzą intelektualnie za pomocą takiej intuicji, takiego po prostu bezpośredniego wejrzenia w rzeczywistość. I Bóg jakby to samo, tylko na jeszcze
nieskończenie doskonalszym poziomie. Więc w ich przypadku nie mówi się o rozumie. Natomiast można mówić o intelekcie, można mówić o myśli jak najbardziej, ale nawet na wyższym poziomie to jest właśnie ta jakby myśl czy intelekt na takim bardziej jakby prawdziwym, bardziej doskonały. Ludzki intelekt jest na najniższym, to jest najniższy jakby możliwy właściwie intelekt, taki, który posługuje się najpierw tym poznaniem zmysłowym. Przecież nasza rozumna dusza potrzebuje tego wszystkiego, co daje ciało. Właśnie po to przecież według świętego Tomasza człowiek ma ciało. To nie jest za karę, tylko ciało właśnie ma po to, żeby nasz umysł mógł poznawać. Poznaje właśnie dzięki temu, co sobie wyprowadzi z tego, co cielesne, co zmysłowe, tak? Także to tak mniej więcej. Ale też musi przyjąć tajemnicę, tak? Do swojego rozumienia. Tak, no gdyby tak było, to byśmy mieli do czynienia z jakimś naturalizmem, byśmy mieli do czynienia po prostu ze straszną herezją, gdybyśmy mogli tak przyjąć, że to wszystko to wystarczy tylko to, co może człowiek sobie wyprowadzić z tego, co tutaj zobaczy, tak? Nawet podniesienie na poziom intelektualny tego wszystkiego to jest wobec tych boskich rzeczy to jest jakby nic, to jest bardzo, bardzo mało. Tak? Człowiek ma właśnie powołanie do czegoś, co przerasta jego naturę, bo nasza natura jest właśnie dwojaka, tylko cielesna, ale my jesteśmy powołani jako ludzie do czegoś, co nas przerasta, właśnie do tego, co nadprzyrodzone, a do tego nie możemy sami dojść. Tak, na tym też naturalizm polega, bo on może polegać albo na tym, że my odrzucamy nadprzyrodzoność, albo na tym też może polegać, że my nadprzyrodzoność co prawda chcemy osiągnąć, ale jakby własną, próbujemy to zrobić własnym wysiłkiem. To też na tym polega grzech naturalizmu. Bardzo możliwe, że też, bo święty Tomasz pisze, że grzech aniołów, no właśnie, albo polegał na tym, że odrzucili nadprzyrodzoność, która im się też jako aniołom przecież dla nich też to, co boskie jest od nich nieskończenie wyższe, albo nie odrzucili tego, co prawda, ale próbowali osiągnąć to własnym wysiłkiem. Czyli w ten sposób jakby lekceważy się łaskę, lekceważy się Bożą pomoc. Tak jak nasza wiara przecież mówi, że bez łaski nie możemy się zbawić. To jest właśnie to, że nie możemy sami osiągnąć tego, co nadprzyrodzone. Ave Maria Stella.